Przez całe dwudziestolecie międzywojenne polscy kompozytorzy próbowali podbić Paryż. Jednym z tych, którym się to udało, był Antoni Szałowski. Oto w 1936 roku, już na zakończenie studiów u Nadii Boulanger, Szałowski przedstawił uwerturę. To był hit. Uwertura Antoniego Szałowskiego była prawdziwym przebojem, największym przebojem polskiej muzyki symfonicznej, przynajmniej przed wojną, ale także i po wojnie. Kompozytor z wyjątkową biegłością połączył w tym utworze podstawowe elementy stylu neoklasycznego i podał je w formie niejako wydestylowanej. To połączenie, ta synteza robiła wielkie wrażenie na ówczesnych słuchaczach. Mam wrażenie, że i dziś ten utwór brzmi efektownie. A jakie są te wydestylowane cechy stylu neoklasycznego? Proszę bardzo. Klasyczna forma, w tym przypadku uwertura, a zatem check. Dość tradycyjna tonalność i melodyjność. Jest tu co zanucić, a zatem jest. Brak przesadnej ekspresji, względna prostota, przystępność w porównaniu z awangardą Schönberga bez wątpienia. Odhaczone. Harmonia, równowaga, umiar. Tak myślę. Wreszcie lekkość i jasność. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Po prawykonaniu utworu w 1937 roku wpływowy krytyk paryski i wybitny kompozytor Florent Schmitt tak pisał. Życzymy sobie, żeby to dzieło stało się wstępem do cyklu twórczego, którego zakończenie zapowiada się już dziś zawrotnie. Antoni Szałowski wydaje się jednym z najbardziej utalentowanych muzyków swojej generacji. Jego bogactwo inwencji melodycznej i rytmicznej, jego mistrzostwo formy i jego kunszt orkiestracyjny są po prostu zdumiewające. Trudno chyba o wyższą ocenę. Kiedy Szałowski, mieszkający na stałe w Paryżu, przyjechał do Polski w roku 1938, przyjęto go po królewsku. Dziś wiemy, że jego uwertura to nie tylko przebój. Jej polskie prawykonanie miało miejsce w roku 1939 na Festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Po wojnie znalazła się w programie pierwszej warszawskiej jesieni jako symbol odwilży i jako łącznik z przedwojenną tradycją oraz polskimi twórcami emigracyjnymi. Stefan Kisielewski pisał, że jest w uwerturze Szałowskiego niestarzejąca się, porywająca magia świeżości, elegancji i błyskotliwego temperamentu. Nic dodać, nic ująć.